chciałbym się zapytać odnośnie zamku. Wiadomo, nie podlega dyskusji jego cel zagospodarowania i sens go ratować jako najcenniejszą perełkę historyczną naszego miasta. Chodzi o sposób wyłonienia inwestora. Czy nie jest dziwnym, że nagle znajduje się inwestor, który, co do którego jak radni przedstawiali na posiedzeniu komisji, ma jakieś wątpliwości, nawet instytut CBA. Z naszej wiedzy wiem, że byli inwestorzy w historii, jak właściciel zamku w Barku Warmińskim, który był zainteresowany zamkiem w Szczumie i zrezygnował. Nie chciał się podzielić, jakie powody kierowały nim o rezygnacji. Wiemy, że są też firmy z okolicy, które są zainteresowane. Dlaczego pan wystąpił do rady z propozycją o dzierżawieniu zamku bez przetargu? No, raz, że prawo na to pozwala, ale tu przede wszystkim firm, znaczy starań gminy o pozyskanie inwestora było bardzo dużo. I ja tu przedstawiałem na komisji całą historię przetargów na dzierżawę, na sprzedaż. Firmy miejscowe jak najbardziej również mogły z tej oferty skorzystać, a nawet brały udział w przetargach, ale później nie podpisywały ostatecznych umów, nie przystępowały też do przetargów. Także no, mi trudno też się ustosunkować, z jakiego powodu grupa Anders nie złożyła oferty w 2008 roku. Natomiast to, co teraz, na czym tutaj dyskutujemy z radnymi, jest to bardzo trudna decyzja. Jest to bardzo trudna, jest to decyzja ryzykowna i jeżeli radni nie otworzą światło, włączą zielone światełko, żeby mógł jako burmistrz sprawdzić wiarygodność inwestora, to będzie to mój po prostu obowiązek, bo ja jako mieszkaniec Sztumu i też pełniący ten urząd muszę dołożyć wszelkich starań, że jak będę radnym cokolwiek proponować, to sam jestem do tego przekonany. Na tym etapie jestem przekonany o tyle, że nasza oferta gdzieś jednak w tych środowiskach, które są zainteresowane, inwestowane w turystyki, funkcjonuje. I dobrze, że my sami występowaliśmy jeszcze w tym roku poprzez Instytut Partnerstwa Publicznego do wielu firm w Polsce, żeby zainteresowały się zagospodarowaniem wzgórza zamkowego, żeby zaproponowały, czy mają jakiś pomysł na to zagospodarowanie. No i pojawił się inwestor, osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, zainteresowana, więc umowa dzierżawy niczego nie przesądza. Nie wiadomo, jak to się zakończy, czy podtrzyma swoje zainteresowanie, no i czy my będziemy zainteresowani, ale dajmy sobie szansę przy tych wszystkich wątpliwościach, które mają radni, które będą mieli mieszkańcy. Ja też mam te wątpliwości. Czy wydzierżawienie na czas nieokreślony nie powoduje kłopotów na przyszłość, jeżeli inwestor się nie wywiąże z pewnych obietnic? Nie rodzi, bo raz, że ja się nie mam upoważnienia, żeby taką umowę zawrzeć. Jak widać, radni są, większość przegłosuje, że rady da panu taką możliwość. No to będę wtedy pracował nad sprawnikami, nad projektem takiej umowy dzierżawy i wtedy też będzie ten moment, żeby ten inwestor też określił precyzyjniej swoje, prawda, zamierzenia. Będę to robić tutaj w konsultacji z radnymi, bo po prostu to nie jest moja, że tak powiem, prywatna decyzja. Jest zagospodarowanie zamku, wiem, że jest oczekiwane przez mieszkańców, ale jakikolwiek błąd tu popełniony, będzie po prostu odpowiedzialność też. I ja to po prostu czuję. Będę robił wszystko, żeby żadnego błędu nie popełnić. Panie burmistrzu, jeszcze odnośnie, wracając do inwestora, właściciela zamku Lidzbarku w Warmińskim. Może pan powiedzieć, dlaczego nie doszło do ta umowa? Tak, jak rozmawiałem z właścicielem grupy Anders, wielokrotnie się jeszcze później z nim spotykałem, żeby jednak go tutaj zanęcić, przekonać, zainteresować wzgórzem zamkowym. Po prostu to był rok 2008. Przyszło, to z naszego punktu widzenia to się może wydawać, no idziemy tutaj wielki świat, tąpnięcie po prostu na świecie też i na rynku nieruchomości w Polsce, bo to był właśnie ten moment, 2008 rok. Oni wtedy kupili Lidzbark Warmiński. Oni chcieli inwestować i w Lidzbarku, i w Sztumie. Ale jak nastąpiło, po prostu nie trafiliśmy w dobry moment. Wystawiliśmy nasz zamek do oferty, kiedy tąpnęło. Ale znowu, gdyby on wcześniej to kupił, aby nie poradził sobie z zagospodarowaniem, też byłoby z naszej strony rozczarowanie. Oni po prostu sobie, tak jak mi wyjaśniał, po prostu stwierdzili, że nie dadzą dwóch projektów naraz równolegle robić.
Patrząc na liczbę armeńskie, pokazuje, że jakim się udało. No tak, i odnieśli sukces na całym świecie. O, oczywiście. A panie burmistrzu, jeszcze wracając do tej umowy dzierżawy. Tak, jest. Przepraszam, tak jeszcze też rozmawiałem z właścicielem firmy Polmle, który kupił Gniew. Też tutaj był i podobało się jemu. No też mieliśmy już, byliśmy pełni nadziei. Ja też byłem i w Gniewie na rozmowach, ale po prostu po głębszym przeanalizowaniu tego projektu stwierdził, że to jest dla niego za mały biznes, za mały zamek, prawda? On chce się skupić na Gniewie, tam 1000 miejsc noclegowych, tam jest 6 hektarów do inwestowania. Więc no po prostu no to są decyzje biznesowe, my tylko musimy stworzyć warunki, natomiast no nie mamy do końca tego. A jeżeli pojawią się inwestorzy, bo wiadomo, jeżeli się pojawia jeden, pojawia się konkurencja, bo żeby się też nie dać wyprzedzić. Czy burmistrz, wtedy pan jako burmistrz będzie jednak optował za przetargiem? Proszę pana, będę robić wszystko w konsultacji z radnymi. Jak będę miał jakieś informacje, które w sposób istotny mogą wpłynąć na te decyzje, które samorząd podejmie, to ja z radnymi będę się tymi informacjami dzielić, bo ja chcę tę decyzję wspólnie wypracować. Ja wiem, że odpowiedzialność jest moja osobista jako burmistrza, bo ja na końcu podpisuję, ale takie tak strategiczne decyzje ja muszę wydyskutować z radnymi i muszę się dzielić też z nimi informacjami, które posiadam, po to, żeby oni też wiedzieli, jakie decyzje podjąć. Panie burmistrzu, że wracając do tej umowy przedwstępnej dzierżawy, która była podpisana 1 października, tutaj panowie z KBS-u zarzucają panu, że rozmawiali z panem i nie zostali poinformowani, że była podpisana umowa dzierżawy z firmą obecnego tego inwestora. Tak samo na ostatniej sesji też radni przedstawiali pomysły i nikt łącznie panem nie przedstawił, że jest taka umowa, będzie podpisana, czy była podpisana. Proszę pana, spotkałem się w ubiegłym tygodniu z panem Dobisem i uzgodniliśmy sobie spotkanie na wtorek na godzinę 9. Spotkaliśmy się tutaj w urzędzie i oczywiście, że poinformowałem, że taka umowa dzierżawy została zawarta i że będę występować do radnych o przedłużenie tej umowy, więc zmienia to w sposób zasadniczy, może zmienić w sposób zasadniczy no, sytuację też i dzierżawców. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia, ponieważ nie ma żadnych wypowiedzeń. Ten dzierżawca, z którym podpisałem umowę, też mi wprost powiedział, że to jeszcze nie ten czas, żeby tutaj jakieś, że tak powiem, dzierżawy wypowiadać, nie ma takiej potrzeby, bo on dopiero mając ten tytuł do władania zamkiem, może rozpoznawać ewentualne źródła finansowania takiej inwestycji. Nie boi się pan, że takie władanie nad zamkiem może doprowadzić do jakichś dziwnych zdarzeń, próby wyciągnięcia od gminy majątku? Proszę pana. O co był Oskar podejrzewany biznesmen przez CBA? No i widzi pan, i w porządku, więc został sprawdzony. Właśnie to, że został przez CBA. Też tam prokuratura zawiodła, bo stwierdziła, że łączy z fałszerstwem dokumentów. Fałszerstwem dokumentów pan dokonał. Wie pan co, ja naprawdę no, nie znam motywacji, przyczyn takiej decyzji prokuratury. Dla mnie właśnie sprawdzenie przez CBA jest certyfikatem uczciwości. Jeżeli po prostu sprawdzili, to na pewno wszystko sprawdzili. Wszystkie, umorzyło, oni wszystkie, no ja rozumiem, ale prokuratura nie podzieliła tych wątpliwości, które miało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Także tak to po prostu wygląda. Został sprawdzony. Natomiast oczywiście, że jest zawsze ryzyko. Zawsze jest ryzyko, ale nic nie robienie w tym momencie jest gorszym rozwiązaniem. Dajmy sobie szansę na to, żeby jednak ze z naszej strony przy całej staranności po prostu iść tą drogą i sprawdzić, czy docelowo może to się zakończyć współpracą z tym inwestorem i daj Boże zagospodarowaniem naszego zamku. Docelowo. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.